Superhero High ma przyjemność ogłosić, że bohaterką miesiąca jest... Cóż, właściwie bohaterami miesiąca są Starfire i Cyborg. Biorąc pod uwagę to, jak Starfire współpracowała z Cyborgiem, broniąc Metropolis przed Trygonem, to obydwoje zasługują na ten tytuł. Ej, myślisz, że jak jesteś przerażającym czerwonym gostkiem, to możesz zadzierać z moim miastem? Mylisz się! No to teraz uderzenie! Prawdziwe moce Starfire to walka, supersiła i gwiezdne bełty. Cyborg to pół chłopiec, pół maszyna. Jeśli chodzi o moce, to ma różne aplikacje. Tak się przyjaźnimy, że kończymy swoje... gramatyczne rozdziały zawierające podmiot i orzeczenie. Proszę, skończcie z tą nieznośną zespołową pracą! Starfire i Cyborg. Bohaterowie miesiąca. Piąteczka! Pau! Czas na piknik! Uwielbiam te pikniki! Nie ma nic lepszego niż wyżerka na świeżym powietrzu. Hej, bardzo nieładnie, wężu! To wąż! Na pomoc! Musimy ratować ludzi! Lećmy, bohaterowie! Niedźwiedź! Ratunku! Patrzcie, kudłaty przyjaciel! Nadchodzę! Najwyższy czas oddalić się od tego stworzenia. O, bohaterowie zmieniają kształt. Co jeszcze wymyślą? Wszyscy ludzie w parku są już bezpieczni. Ale skąd się wzięły te zwierzęta? Z zoo, oczywiście. Lion Mane? A teraz pomożemy Metropolis nawiązać kontakt z jego dziką stroną. Może posłuchasz swojego instynktu i przyłączysz się do mnie, Beast Boy? Nie, ja... nie... Nie zadzieraj z moim przyjacielem, bo twoje kłaki spotkają moją pięść! Nie, proszę! Miałem dobre intencje! To bardzo niebezpieczne wpuszczać do miasta zwierzęta o takim poziomie agresji! O tak! Granie do pesza z szokiem! Hej! Będziesz spał aż do przyjścia specjalnej jednostki do spraw przestępstw. Tak, fajna akcja! Czas odprowadzić zwierzęta z powrotem do zoo. Chodźcie, przyjaciele zwierzęta. O, o nie! Nie będzie łatwo. Chcesz usłyszeć zagadkę? Co dostaniesz, kiedy słoń usiądzie na twoim płocie? Tak, nowy płot! Starfire, odetnij słoniowi drogę. Ja zajdę go z boku, a Beast Boy zrobi resztę. Stój, ty urocza, pomarszczona bestyjko! Jesteś gotowy, żeby podążyć za przywódcą? Przytrzymaj bramę! Proszę, kochany.
Nieźle sobie poradziłaś. Jestem wolontariuszką z zoo. Jestem Mary McCabe. Nie ma czasu na zbędne pogaduszki. Musimy natychmiast zaprowadzić pozostałe zwierzęta do zoo. Ja też chcę pomóc. Kici, kici, koteczki! Teraz! Dzięki za uratowanie mi życia. Mówiłam ci, że się uda. Masz na drogę, kolego. Dobra, masz jeszcze jednego. O! Nie karmi się zwierząt. Już, leżeć! Daleko od niej! Jesteśmy bardzo wdzięczni, Mary. Tak, posiadasz całkiem niezłe umiejętności. Dobrze radzę sobie ze zwierzętami. Wezwaliśmy jednostkę specjalną. Przyjadą zaraz po Leon Maina. Och, poczeka. Tym razem mnie nie pokonasz, Barker. Dodałam do Batmotocykla mój hologram, żeby ludzie nie świrowali przez autopilota. Czas na słodkie smoothie, ale jestem głodna. A nie mówiłam? W brzuchu mi burczy. O, muszę być bardzo głodna. To nie był twój brzuch. To raczej... Jeszcze raz, Raven. Azarat, Metrion Zindos. Nie możemy pouczyć się czegoś innego? Literatury, geografii, fizyki kwantowej. Na co ci fizyka kwantowa? Domeną mieszkańców podziemia jest magia. Musisz pójść w moje ślady. Nienawidzę magii. A, czy to jest lawa? To lawa! A! A! Spokojnie! Z ratowania mam piątkę! Pora włączyć klimę! To nie jest czas na selfie! Hej! A teraz? Żeby otworzyć portal do Metropolis, musisz się bardziej postarać. Co? To o to chodzi w tym zaklęciu? Tato! Nie denerwuj się. Jeszcze trochę poćwiczysz, a będziesz mogła otwierać portale, kiedy tylko zechcesz. Okej? Nic nie rozumiesz. Nie chcę być taka jak ty. Czemu nie? Otwieranie portali jest przydatne i ekscytujące. Azarat, Metrion, Zeus. No, ćwicz dalej, dopóki nie wyjdzie ci taki. Ja idę do mojej komnaty władać podziemiem. Skoro ma taką obsesję na punkcie Metropolis, to tam właśnie pójdę. Myślałam, że na powierzchni pachnie mniej siarkowo. A niech mnie. Niedobrze, niedobrze, bardzo źle! Moja córka! Nie, nie jestem bohaterką. Moja córka jest pani prawdziwą bohaterką. Nie, tylko tędy przechodziłam. Pau! Operacja zimny jak lód rozpoczęta. Hej! Miłośniczko gotyku, przy
Dzięki. Nie ma sprawy. Nie wiem, jak to jest tam, skąd pochodzisz, ale tu bohaterowie współpracują. Uradowałam już 10 osób, Supergirl. Spróbuj dobrze. No, ale nikt nie powiedział, że współpraca wyklucza odrobinę przyjacielskiej rywalizacji. Wyszłam na powierzchnię. Wszyscy będziemy bezpieczni. Wszyscy do bunkra przy stołówce. Świetna robota, kochanie. Dzięki, tato. To jest Super Hero High. Tutaj uczymy się, jak być bohaterami. Supergirl, jesteś potrzebna w sektorze 7. Już lecę, pani dyrektor. Pomoże mi moja nowa znajoma. To jest... Zaraz, nawet nie wiem, jak się nazywasz. Raven z podziemia? Czyżbyś w końcu otrzymała moje zaproszenie? Poczta w podziemiu to istne piekło. Zaproszenie? Do Super Hero High? Ale ja nie jestem bohaterką. Po to jest ta szkoła, żeby cię nauczyć. Nie wierzę, że tata wreszcie się zgodził. Nie zgodził się. Supergirl, proszę zajmij się tym 7. sektorem. Jasna sprawa! Co się stało, Raven? Czy to sprawka twojego taty? Nie, to przez moje głupie i złe czary. Bo jestem taka sama jak on. Wątpię w to. Wydajesz się dobrym dzieckiem, a twój tata to niezły czort. O, wilku, mowa. Raven, masz szlaban na wieczność! Nie możesz jej ukarać, to prawdziwa bohaterka. Bohaterka? Dość tego! Masz szlaban na dwie wieczności! Ups, przepraszam. Nie ma sprawy, jakoś sobie poradzę. Raven! Tato, robisz mi straszny wstyd przed wszystkimi. Twoje miejsce jest w podziemiu i masz tam w tej chwili wrócić. Ale ja chcę tu zostać i uczyć się w Super Hero High. Uczyć się tutaj? Nigdy! Uczniowie, na stanowiska! Teraz to się zapaliłam do walki! Hej, zrobiło się gorąco? Czy mi się tylko wydaje? Taki w gorącej wodzie kąpany. Leluśku! Pokażę ci ogień! Azarat Medium Zito! Do niczego taka magia. Niezły super cios! Nic bym nie zdziałała bez twoich gadżetów. Cóż, to chyba oznacza, że mamy remis w ratowaniu. Znowu. Jak śmiecie stawać między mną a córką? Nie, nie rób tego, tato. Wrócę do podziemia, tylko daj im spokój. Nie odejdę, dopóki Super Hero High nie zapłaci mi za zniewagę! Zapamiętają mnie na zawsze! Macie zły wpływ na moją córkę! Zaraz wpłynę na ciebie i wypuścisz moją przyjaciółkę! Puść mnie, ty wielki czerwony potworze! Musisz go powstrzymać! Użyj swojej magii! Użyć magii? Przez moją próbę otwarcia portalu rozpętało się to piekło. Właśnie, portal! Przez niego wróciłby do podziemia! Pewnie tak. Odziedziczyłam magiczną naturę po tacie, więc to czyste zło. Nas uczą czegoś innego. Moce, w tym magia, nie są złe lub dobre. To ty wybierasz. Możesz być jak twój tata, albo stworzyć własną drogę. Azarat? Co ona robi? Otwórz.
otwiera portal do podziemia. Za mną, mam pomysł. Hej, tato! Mam zamiar działać charytatywnie i bezinteresownie pomagać nieznajomym, pa! Ani mi się wasz! Wracaj tu! Wracaj tu na mamo! Supergirl! Tutaj! Raven? Czy ty... To znowu tylko mój hologram. Zmiana wyglądu kierowcy to łatwizna. Do dzieła, Raven. Azarat, Metrion Zintos! Portal do podziemia? Nie pozwolę ci zniszczyć Super Hero High. Moja mała księżniczka ciemności otworzyła swój pierwszy portal. Pomogły mi moje nowe przyjaciółki. No ale to już koniec. Do zobaczenia nigdy, przyjaciele. Nauczyłaś się tutaj więcej magii niż przez te wszystkie lata nauki w domu. Raven, powinnaś zostać w Super Hero High. Naprawdę? Ucz się, dziecko, pilnie, żebyśmy pewnego dnia mogli razem zniszczyć świat. Jasne, może. Dzięki, tato. Ucz się pilnie i czyń zło! Mówiłam, że jesteś bohaterką! Nie przytulam się. Natomiast nasz Trigon zajmie się pakowaniem prezentów podczas imprezy. Odpowiedzialne zadanie. Musieliśmy go przyjąć do rady rodziców? Nie tak łatwo mu odmówić. Ale się wpakowałem. Beast Boy. Super Hero High z przyjemnością ogłasza, że bohaterem miesiąca jest... Beast Boy? Ja bohaterem miesiąca? Tak, mamo! Beast Boy jest doskonałym partnerem. Tak. Przybij ósemkę, mamo! Kiedy się nie wygłupia, jest świetnym przyjacielem. O, nie do wiary, że wszyscy zapomnieli o kwartalnicy moich urodzin. Ktoś tu mówił o kwartalnicy urodzin? Pamiętałeś? Może wydawać się słodziutki i milusi, ale potrafi zmienić się w przerażającą bestię. Może wybierzesz kogoś ze swojego gatunku? Jak chcesz uczcić tytuł bohatera miesiąca? Będę się relaksował. Soboty są tylko od tego. Beast Boy. Bohater miesiąca. Bawienia. Uwielbiam nie puszczać latawca. Blackfire, tak się cieszę, że przybyłaś uczcić siostrzaną wspólnotowość. Spędzimy razem cudowny dzień ubawienia. Ta. O! Mózg mi zamarzł. Wygrałaś! Twój mózg zamarzł pierwszy. Na ziemi nagradzamy zwycięzców, zrzucając im napoje na głowę. Proszę dopisać to do rachunku. Jasne. Znam najzabawniejsze sposoby na spędzenie naszego dnia ubawienia. Siedzenie cicho i spokojna refleksja? O, Blackfire! Moja najbardziej głupiutka siostra! Miałam na myśli ekstremalnie zabawną wycieczkę do zoo! O! Czyż to nie jest ogromnie przezabawne? Chyba mamy odmienne pojęcie zabawy. Wolałabyś zobaczyć niedźwiedzie z Polaru, czy długoszyjne, kropkowane konie? Mam dosyć tych dziwacznych, ziemskich zwierząt. Zobacz, na przykład tamten facet. Co to w ogóle ma być? Rekin z nogami? To jakiś absurd. To nie jest eksponat z tego zoo, to jest król rekin! Nie! Mam ochotę na danie rybne. Musimy go powstrzymać. Dobrze. Te ryby nie są do zjadania! Precz, rybo! Masz! Żadne małe dziewczynki nie staną pomiędzy mną a moją kolacją! A może ty chcesz zostać moją kolacją? Nikt nie będzie pożerał mojej siostry! Wracaj tu, cukiereczku! Co robimy? Blackfire, pamiętasz naszą rymowankę z dzieciństwa? Frajera bijemy, mocno go zwiążemy, lejmy, tłuczmy, bijmy go! Tak! Dobra robota! Dzień ubawienia!
Cóż, muszę wracać do Akademii Korugar. Przyjedziesz do domu na święto wyzwolenia Tamaranu? Za nic w świecie bym tego nie ominęła. Dziękuję, siostro. Świetnie się bawiłam. O, ja też. Tak. Dziewczęta, przedstawiam wam nowego nauczyciela matematyki. Doktora, jak się to wymawia? Slide? Zajd? Nazywam się Sajd. Jak slajd, ale bez L. Witamy w szkole superbohaterów. Dziękuję wam bardzo. To zaszczyt pracować z najgenialniejszymi umysłami w galaktyce. I pozostałymi. Harley! Nie wolno ci walić młotem na korytarzu! A zaraz Petrion Zintos. Wow, Raven, twoje zdolności magiczne są niesamowite. To nic takiego. Trening czyni portale. Jak daleko mógłby cię przenieść portal? Dobre pytanie. Azarat, Metrion, Zintos. Bumblebee? Supergirl? Halo, jest tu ktoś? Minęły całe miesiące. Przeniosłam się w przyszłość. Co tu się stało? A zaraz Metrion Zintos! Raven, co się stało? Co widziałaś? Ja nie pamiętam, ale to było straszne. Niech to pierwiastek. Przykro mi, dziewczyny, ale nic tu nie wskuram, dopóki nie dowiem się nieco więcej o tym portalu. I tak dziękujemy, doktorze Sajd. Do usług. Stokrotne dzięki do potęgi. Dysponujesz bardzo użyteczną magią. Magia. Przecież Księga Legend jest w skarbcu pod szkołą. Batgirl, myślę, że księga nie bez powodu się tam znalazła. A raczej nie bez powodów. Wiem, ale jeśli dzięki niej Raven przypomni sobie, co się stało, to chyba warto spróbować. Czy muszę wymieniać zasady, które łamiemy, robiąc to? Obiecuję, że ją zwrócimy. Nikt się nie dowie, że tu byłyśmy. Jest! Mój skan pokazuje, że księga jest tutaj. Bo na myśle stwierdzam, że to był jednak kiepski pomysł. Podłóż się na myśle! Jejku! A? Dlatego nie wolno ruszać magicznych ksiąg. Rzucony na nią urok jeszcze działa. A zaraz Metrion Zintos! Zabierzcie ode mnie ten zaczarowany złom! Teraz Batgirl ma związane ręce! Tak! Zawsze chciałam tego użyć. Dlaczego magiczna księga sieje spustoszenie w szkole? Chciałyśmy pomóc Raven. Nie wiedziałyśmy, że księga zaatakuje. Pomocy! Aaaa! Nie przywykłem biegać z taką prędkością! A zaraz Metrion Zintos! Jest pan cały, doktorze Sajd? Tak, muszę tylko złapać oddech. Naprawdę niewiele brakowało. To dopiero pokręcone równanie. A, to nic takiego. Zwykłe bazgroły, żeby zająć czymś szare komórki. A teraz powodzenia w ratowaniu szkoły. Zmykajcie. Musimy powstrzymać księgę, zanim zniszczy całą szkołę. W księdze jest antyzaklęcie. Jeśli odnajdę właściwe słowa, czar pryśnie. Jest na stołówce. Zniszczyła wszystko oprócz zlewu. Cofam to. Dobra, gadki i patelnie, ostudzę was!
Teraz, Raven! Lari Sartos Nargota! Ulu Zintos! 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 Udało się! Komuś ciasta bananowego? Dziękuję, Raven. Uratowałaś nas przed tym całym hokus pokus. Przypomniałaś sobie coś? Pamiętasz, co zobaczyłaś w przyszłości? Nie. Pamiętam, że było ciemno i przerażająco. Kiedy mówi to córa podziemi, to bardzo zły znak. Nie martw się. Jestem pewna, że z czasem twoje wspomnienia powrócą. Musimy być gotowe. Cokolwiek to było, nadchodzi. A teraz posprzątajcie ten bałagan. Tak, tak, wiemy. Istoty z cienia? Mówisz poważnie? Wiem, wiem. Zaraz tam będę, ale teraz muszę... niańczyć dziecko. Damian, wracaj! Ojciec myśli, że potrzebuje opiekunki. Żenujące. Wychowałem się przy lidze zabójców. Trenowałem u największych twardzieli. Nie jestem zwykłym dzieciakiem. Nie potrzebuję niańki od siedmiu boleści. Dobrze, ale mali, przemądrzali zabójcy też muszą spać. Chodź. Spać? Jestem dziedzicem Batmana. Wnukiem Ra's al Ghula. Nie, potrzebuję snu. Damian, przyjaciele potrzebują mojej pomocy. Nie marnuj mojego czasu. Dobra, nie chcę marnować twojego czasu, skoro najwyraźniej nie należę do twoich przyjaciół. Przepraszam, nie chciałam. Może poczytam ci na dobranoc? To zupełnie niepotrzebne. Dobranoc. No, jak chcesz. Wonder Woman, już lecę. Rety, zwolnij! Jak mogły zniknąć? Robin! Mamy waszego super chłopca. Pozwólcie nam zniknąć w cieniu, a nie zrobimy mu krzywdy. Cóż, szczerze wątpię. Pomoc nadchodzi, Damian! Niech zgadnę. Porwany podczas snu, oszołomiony zaklęciem, ale błazenada. Nie wiecie, kim jestem? Jesteście w tym beznadziejni. Jeśli próbujecie kogoś związać, nie używajcie węzła prostego. Sugeruję węzeł ratowniczy albo półsztyk. Superkomputer przeanalizował skład gleby. Sądząc po wynikach, ta próbka została bardzo niedawno naładowana energią elektryczną. Istoty z cienia nie mogły dostać się do mojego pokoju inaczej niż przez telefon. A to oznacza, że musiały wykorzystać połączenie fal radiowych i prądu elektrycznego. A ja nie mam dla nich babce kąsek! Doskonale. Ten węzeł będzie przynajmniej jakimś wyzwaniem. A teraz porozmawiajmy o wyglądzie. Nie mówię, że macie zakładać peleryny w stylu nietoperza, ale polecam coś bardziej tajemniczego. Dobrze. Robin? Powinnam była to przewidzieć. Babgar? Spokojnie, panuję nad sytuacją. Powinnaś pomóc przyjaciołom. Pomagam. Robin, przepraszam za to, co powiedziałam. Ty nie marnujesz mojego czasu. Cieszę się, że nic ci nie jest. Chodźmy, Babgar. Pozwolę ci położyć mnie do łóżka, ale nie obiecuję, że usnę. Zawsze w górę! Super Hero Girl.